Hej, z tej strony Kyokai i witam w kolejnym dziwnym odcinku. Postanowiłem, że co jakiś czas będę robił pewnego rodzaju informacje, w których będę mówił, co się dzieje na moim kanale, albo co się działo, albo co będzie się działo. Jakie oryginalne! Nikt tego na YouTubie nie ma. Czyli parę słów o moich seriach Wreck & Roll, Freak Show, Asia i Mati i tak dalej. A żeby było ciekawiej, zatrudniłem jedną z moich 9 osobowości, aby poprowadziła te wiadomości w roli prowadzącego. Ciekawostka. Pierwsza część niku QK, czyli Q, oznacza 9 po japońsku. Koniec ciekawostki. Tak więc poznajcie Kihosta. Hej! Żyjesz? Hello! Co on robi? Ta. Zaczynam żałować, że go zatrudniłem. Oddaję głos do studia. Halo, halo, druga publiczności! Jak jest? Jest pozytywnie! Jestem Q-Host i chciałem wam ogłosić, że od dzisiaj to ja będę prowadził Crazy News! Więc główny QK może spalać, robić swoje let's play, czy co tam ma do roboty. Ale... Sio. Tak więc, pierwsza sprawa. Q kończy swoje dwie serie, Devil May Cry 4 i Tomb Raider Legenda, więc nadszedł czas na wywiady z głównymi bohaterami. Zacznijmy od Devil May Cry. Nero, będzie z nami Nero. Witaj, Nero. This blizzard must be these demons. Co? Ja po prostu, koleś, mam okulary i marynarkę, hello? So this is what you really look like. No jak widać. Co żeś powiedział? A co ty na to, gdybym ja ci na przykład powiedział, że ukradniemy ci znowu twoją laseczkę, co? Jezu, koleś, żartowałem! Come on, it's just nasty. Ta, wiem, taki mam paskudny styl. Kochani, żeby nie tracić czasu antenowego, zobaczmy, jak Nero zareagował na pytanie, co sądzi o tym, że już więcej nie wystąpi w Wreck and Roll. Ta. A co do Dantego? Cóż, wysłaliśmy do niego jednego z naszych najlepszych reporterów i... For the sake of my research, please tell me! No, 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 no! No, 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 no! If you're gonna continue your research in the next world... No, 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 no! Do your homework first. No cóż... Niestety, Lara nie miała czasu zawitać do studia, bo jak to mówiła, szuka artefaktów. Ale mamy jeszcze z nią umowę na przyszłe sezony Tomb Raidera, więc na pewno się jeszcze pojawi. Więc koniec obu serii oznacza na pewno początek następnych. Jedną z nich będzie...
Darksiders! Tak, tak, dobrze kojarzycie. Duży gościu z jeszcze większym mieczem o imieniu Wojna. Rodzice musieli go kochać. W każdym razie, Wojna prowadzi wojnę. I to z niebiosami i z piekłami. I ze wszystkimi, kurwa, bo on nie ma co robić. O, już się uspokajam, te. Drugą grą, w którą Q będzie grał, jest Oddworld Ape Exodus, czy jakoś tak, która będzie polegać na tym, że będzie biegał jakimś potworkiem, będzie ratował inne potworki, będzie rozwiązywał zagadki logiczne, będzie skakał, spadał, biegał, pierdział też, tak, w tej części będzie dużo pierdzenia. Na pewno gdzieś wepchnie slow motion, ale to się jeszcze zobaczy, czy mu twórcy pozwolą. Zostawmy teraz gry. Ruszyli z kręceniem drugiego sezonu Asi i Matiego. Jak sami twórcy mówią, planują nakręcić coś bardziej ambitnego i mniej prymitywnego niż sezon pierwszy. Planujemy nakręcić serial bardziej ambitniejszy i mniej prymitywny niż sezon pierwszy. A się rozgadał, he? Anyway, teraz czas na reklamę i tak, wiem, że to nie jest zbyt cool, ale skoro kanał nam płaci za te wiadomości, to musimy go jakoś chociaż zareklamować. Twoje życie jest smutne. Masz dość wszystkiego. Nie masz już sił do niczego. Że co? Nie widziałeś jeszcze żadnego filmu z kanału QK69? Obejrzyj, oceń, subskrybuj. Dąż do pozytywnie porytych ludzi. Oto jak pozytywni losowi obywatele opisują swoje życie po dołączeniu do pozytywnych. Moje życie przed dołączeniem było naprawdę smutne. Nie wiedziałam, co mam ze sobą zrobić. Na nic nie miałam ochoty. Ale odkąd dołączyłam do pozytywnych, non-stop odświeżam kanał w oczekiwaniu na nowy odcinek. Odkąd mój brat kręci let's play, nic się do mnie to zrobić. Tak drze mordą, nie wpuje. Tego miało nie być. Gwarantujemy, że jeśli dołączysz do pozytywnych, twój klikacz subskrybuj zamieni się w subskrybujesz. Rewelacja! I to by było na tyle, także pamiętajcie, ma być pozytywnie i widzimy się w kolejnym odcinku Crazy News!